No to nie jest zbyt fajnie. No to Lego to nie jest. Lego to absolutnie daleko jest od tego, no ale to już... WTF! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się, ponieważ otrzymałem od jednego z fanów taką oto saszetkę, moi drodzy. Są to nic innego, jest to jak minifigurki od firmy Dromader, pakowane zupełnie jak Lego, chociaż w ciut bardziej tandetnej folii. W ogóle wykonanie jest to jakieś mniejsze, jakieś takie collect them all, zbierz całą kolekcję. Fajnie, że jest po polsku, czyli nie jest to taki, wiecie, 100% Chińczyk. No wiem, że Dromader nie jest 100% Chińczykiem, ale miło, że nas tym utwierdzają, że tutaj nic się nie zmieniło. No cóż, jeżeli chodzi o różnorodność tych figurek, które możemy znaleźć tutaj w środku, no to nie jest zbyt fajnie. No to Lego to nie jest. Lego to absolutnie daleko jest od tego. No ale to już wiedzieliśmy, moi drodzy, chyba raczej dawno, tak? Jest to pierwsza seria, bo domyślam się, że to jest, oznacza, że to jest pierwsza seria. No i seria zawiera jedną figurkę w temacie służby bezpieczeństwa, moi drodzy. Szukam takiego rocznika, ale nie mogę znaleźć. No nie przedłużajmy. Moi drodzy, dromadery już się u mnie pojawiały na kanale i nie raz, nie dwa, a nawet dwa chyba razy się pojawiły dokładnie na kanale. No i stąd wiemy, że no różnie z nimi bywa jako klockami. No raczej jest okej, okay, ale nic nam nie urywają. Jak, moi drodzy, wyglądają z nich minifigi? No cóż, jak widzimy, są one dość mocno niestety złożone, moi drodzy. Jak tutaj widzimy, no niestety są dość mocno złożone. Szkoda, dla mnie wielka szkoda, że one są tak złożone. No bo spójrzmy, zabierają nam całą frajdę ze złożenia sobie samodzielnie tej figurki. No już widzę, że to niestety rusza się zbyt luźno wszystko. Każdy jeden członek tu rusza się zbyt luźno. Ta ich klata taka mocno, no nawet no nie jest nawet kwadratowa, rombowata, nie wiem jak się ten kształt nazywa dokładnie, bo nie jest taki równy, no też jest taka se. Te dłońki, gdzie palce nie są równe, też są takie se. Nóżki, wszystko tu jest takie se, moi drodzy. Nadruk dość prosty, w latach 90. jeszcze by się bronił. No i ta buzia jak taki rumuński sprzedawca dywanów, taki dokładnie jak mówiłem chociażby w filmie u Maćka i Klocki na kanale, dokładnie taki gość do mnie kiedyś zapukał, pytając mnie o te dywany. No i teraz się chyba nie dziwicie, że ja się wtedy wzdrygłem i przestraszyłem, moi drodzy. No myślę, że mi się nie dziwicie w tym momencie, że tak się właśnie to potoczyło, moi drodzy. No w latach 90. mówi jeszcze jako tako by się to broniło, ale dziś no słabo. Żeby było ciekawie, musimy mu to zdjąć, żeby założyć mu tutaj butlę tlenową, więc i tak musimy go rozmontować samodzielnie, włożyć mu tą butlę tlenową. Wchodzi minimalnie ciężko, no i główka z powrotem wraca. Jak widzicie, w ogóle nie wiem, czy to ładnie widać na kamerze, ale chyba tak, mamy tu wgłębienia i wyżłobienia, więc to jest akurat na plusik. No i tutaj butlę tlenowa wygląda tak. No i ma on jeszcze kask, który wygląda troszkę jak z jakiegoś metro, w sensie mówi o Głuchowskim, czy jak z jakiegoś Czarnobyla, z jakiegoś Fallouta jakby wyszedł. No to chyba nie jest służba specjalna, to chyba jest Fallout, moi drodzy. No i cóż ja mogę powiedzieć? No nie jest zbyt dobrze, moi drodzy, nie jest. No chodzi to wszystko zdecydowanie zbyt luźno. Każdy jeden element, dodatkowo brak takiegokolwiek gadżetu. Dwa razy obróciłem dłonią, to wypada, no niestety. Z Dromader, ja sobie przypomniałem, jakie zestawy już miałem z Dromadera i wiem, który to gość. Też taki postury karnacji, przepraszam, cygańskiej mocno. Co oni mają z tymi cyganami, moi drodzy? To ja nie wiem. No kształtem, no to nie jest, to dosłownie klos, to jego klata, no dosłowny kloc, chodzi tu wszystko tak se. I nawet wyglądowo, no to strażak z Czarnobyla jako mocek, no super, Czarnobyl moc, ekstra by to działało, ale w innym wypadku chyba jednak, no niestety, moi drodzy, słabo. Ale znajdujemy również tutaj jeszcze uroteczkę, gdzie spójrzcie, mamy reklamę innych serii, no i Farma już wygląda całkiem okej. Seria dziewczęca również się tutaj zdarza, no i piraci, piratów w Lego nie mamy, może więc kiedyś z Dromadera upolujemy. Mamy również zaproszenie na stronę internetową, może wejdę, zobaczę, ci piraci są jeszcze dostępni. Dalej, armia Dromadera, policja, fajnie, że wszystko jest tutaj po polsku, budowlane, no i straż pożarna właśnie. Moi drodzy, no cóż, tutaj Dromadera porównałbym trochę do takiej jak Klocki Blocki. Bywa różnie, figurki no raczej wszystkich rażą niż cieszą. Z Klockiem nie jest źle. No to Dromader jest taki podobny do Blocków, tylko gorszy trochę. No niestety przykryjmy to, ale jest niestety troszkę gorszy, troszkę słabszy. No i cóż tu dużo gadać, moi drodzy. No czy polecam, czy nie? Za jakieś grosze małe tak, bo nawet to wygląda zabawnie. Zdecydowanie zabawniej na półce niż w rękach, bo tak jak mówię, chodzi, rusza się to zdecydowanie zbyt luźno, więc
No tak se, moi drodzy, ale zostawiam na półce już znacznie lepiej, o ile kogoś jara taki wygląd minifigurki, moi drodzy. Generalnie na dzień dzisiejszy cały czas, no niestety bym nie polecał, ale może przyczaję się na jakiś większy zestaw, kurczę, kupię sobie jakiś większy zestaw i może się okaże, że z klockami nie jest tak źle jak z samymi hipolami. Ja wam dzisiaj dziękuję za tą recenzję, mam nadzieję, że czujecie się oszczerzeni, no brak gadżetu również trochę boli. Jeżeli lubicie startupów, to by oni nie tylko na moim bazowym kanale występowali, ale i również chociażby tutaj na tym kanale. Również jacyś strażacy już się przewijali, także was zapraszam serdecznie. Tak samo jak zapraszam was do zostawienia łapki i subskrypcji, oczywiście standardowo. W dniu dzisiejszym wam bardzo dziękuję i mówię bye!